A dzisiaj będę strzelał. Oby tak było, panie Bartku. Dwie minuty na śniadanko. Wybraliśmy spanie zamiast jedzenia. Au. Lipa w klaszach i szczęśliwka? Genetyka. Tak wyszło. No. Na basenie pić ty. Basen może. Może basen jak na nas. Ale lipa za dwa dni dopiero gramy, to jeszcze będę trenować. Kadra? O! Genetyka tu już nie tyka, proszę bardzo. Genetyka. Tak. Patrz. O, do piu-piu. Fihik. Wcale się zastanawiałem, jak to by było spać na tych łódkach, ale chyba nie będziemy narzekać. To jest nasz hotel z tyłu. Dobra wakacja. Poczekaj, Jan. Zwyczaj nagrywa się? To ma lepszą formę. Proszę bardzo, dzień trzeci, zaczynamy tak, od masażu. Ktoś tutaj musi grać i ktoś musi pracować. Dobra. Kadra dojechała na masaż. Pokój zaczyna wyglądać już tak, jak powinien wyglądać. Standardowy pokój każdego sportowca. Tylko Filip, jak przyjechał, od razu się zrobił. Tak, przyjechałem, to nie mogę tutaj wejść. Klimatyzacja nam średnio działa, także też trzeba sobie jakoś radzić. A do tego zimna wanna z lodem to jest naprawdę coś pięknego, proszę bardzo, przygotowana. Fik! Dzisiaj samopoczucie trochę lepsze. Mamy trening o 13, także pospaliśmy już normalnie. Niestety nie będzie nic na vlogu odnośnie otwarcia, ponieważ trzeba było się wyspać w końcu. Spaliśmy prawdopodobnie z 12 godzin. Z drzemką dodatkowo. Dlatego mówię, dzisiaj czujemy już się wszyscy lepiej. Może oprócz lipy. Nie potrzebuję cały czas masażu. Ale przejdziemy. Po kolejnym dojeździe dwugodzinnym na halę, po myleniu trasy, jesteśmy po ostatnim treningu. Jutro mecz z Brazylią. Trzymajcie kciuki. Do tej pory mało było takich momentów, w których mogliśmy cokolwiek obejrzeć, gdzieś się przejść, ale jesteśmy po treningu, jesteśmy po wideo, idziemy z chłopakami zobaczyć, spróbować może pizzy słynnej włoskiej, może troszeczkę miasta. W każdym razie mamy dosłownie 2-3 godzinki, żeby troszeczkę jeszcze odpocząć przed meczem, naładować te bateryjki. No i jutro Brazylia. No trzeba przyznać, że maniana straszna.
wszędzie. Jeździmy setki kilometrów, ale widok jest piękny, sami zobaczcie.